Dzisiaj opowiem Wam o tym, co właściwie rozwijają szkolenia międzykulturowe, doświadczenia międzykulturowe i czym w zasadzie jest kompetencja międzykulturowa. Zapraszam! O krok do przodu. To podcast dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem zmian. Niech Wam się przyda w zespole, w firmie i we własnym życiu. Nagrania i materiały znajdziecie na okrokdoprzodu.pl. Przyjemności i odkryć życzę. Monika Hutnik. Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym nagraniu podcastu O Krok do Przodu. Dziś będziemy rozmawiać sobie o tym, co właściwie rozwijają szkolenia międzykulturowe, co właściwie rozwijamy podczas naszych doświadczeń międzynarodowych, czy to żyjąc, pracując w innym kraju, czy to pracując w międzynarodowym środowisku z osobami z innych krajów. I czym właściwie jest ta kompetencja międzykulturowa, bo o niej będę chciała Wam opowiedzieć. Dzisiejsza formuła podcastu jest troszeczkę inna od poprzednich odcinków. Spróbuję dzisiaj nagrać podcast dla Was sama. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Bezpośrednia przyczyna, dla której zdecydowałam się podjąć taką próbę, jest taka, że zaproszenie tych bardzo konkretnych osób, o których myślałabym, że będą i ciekawymi rozmówcami i też wniosą wartość dla Was jako słuchaczy, jest czasami bardzo długotrwałe. Ja też prowadzę takie życie, że raz jestem tu, raz w innym miejscu, nie zawsze jest tyle czasu, żeby zaaranżować kontekst na takie spotkanie, a nie chciałabym, żebyście czekali na treści w nieskończoność. Pomyślałam, że jestem w większym stopniu w stanie tworzyć treści dla Was sama, a jak tylko się zdarzy okazja ku temu, żeby rozmawiać z kimś, to tą okazję oczywiście złapać i też podawać Wam ciekawe tematy, zwłaszcza w obszarach, gdzie sądzę, że inni będą mieli jeszcze więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o różne ciekawostki związane z zarządzaniem międzykulturowym, zarządzaniem w ogóle i z funkcjonowaniem w wirtualnym otoczeniu. Trzymajcie kciuki za mnie dzisiaj na tym odcinku, ja już się nastawiam wewnętrznie, a dzisiaj konkretnie o czym? Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, co to w ogóle jest kompetencja. Troszeczkę Wam chcę napomknąć o tym, jakie są różne modele kompetencji międzykulturowej, a potem wejść w jeden z nich i bardzo konkretnie, technicznie, analitycznie omówić jego aspekty, a to po to, żebyście wiedzieli dokładnie, precyzyjnie, jakie elementy można rozwijać, nad takimi elementami można pracować, żeby budować sobie, rozwijać tą kompetencję międzykulturową. Będę też chciała się odnieść do tego, jak zmierzyć kompetencję międzykulturową, no i przede wszystkim, co daje nam znajomość tej kompetencji międzykulturowej. I może od tego zaczniemy. Po co znać, czym jest, jaka jest nasza kompetencja międzykulturowa? No jasna sprawa, dla mnie przynajmniej jasna sprawa. Jak ja dokładnie wiem, co u mnie działa, co nie działa, w czym jestem mocna, co mi idzie gorzej, to ja wtedy wiem, co mi daje tą siłę napędu w moich międzynarodowych kontaktach, projektach, relacjach. Wtedy wiem, które moje mocne strony, moje mocne kompetencje będą ciągnęły mnie do przodu. Być może też zauważę, że jest jedna, może dwie takie, które są dla mnie tą kulą u nogi i nie pozwolą się rozpędzić. Jak już wiem, jakie dokładnie elementy mojej kompetencji międzykulturowej są silne, są mocne i ciągną mnie do przodu, jakie mnie hamują, to mogę zacząć aktywną pracę. Zarówno nad tym, żeby moje silne strony stały się jeszcze silniejsze i doszlifować je tak na maksa do błysku, jak i nad tym, żeby te, które są dla mnie przeszkodą, tą kulą u nogi, żeby się ich pozbyć, żeby przynajmniej doprowadzić je do poziomu takiego, który by nie stopował innych. Więc jeśli znam moją kompetencję międzykulturową w taki bardzo określony sposób, to jestem w stanie także w bardzo określony sposób z nią dalej pracować. A po co? Po to, żeby w mojej pracy w międzynarodowym środowisku, w zarządzaniu międzynarodowym zespołem, międzynarodowym projektem odnosić sukcesy i żeby to robić nie jakimś zrywem, dramatycznym kosztem własnym, tylko żeby robić to z przyjemnością poprzez rozwijanie swojej kompetencji międzykulturowej. Więc to jest taki główny przekaz, który Wam chcę dzisiaj dać. Ale od początku, co to w ogóle jest kompetencja?
warto sobie o tym powiedzieć. Czasami kompetencja jest takim słowem, wytrychem do różnych rzeczy używanym. Tak naprawdę kompetencja to jest wiedza, umiejętności, postawa. Te trzy płaszczyzny, jeżeli działają razem, to mamy do czynienia z kompetencją. Wiedza oznacza, co ja wiem na temat przykładowo hierarchii i struktury w niemieckich przedsiębiorstwach. Umiejętności to, co już umiem powiedzieć w języku niemieckim albo w jaki sposób umiem się przywitać z moim kolegą z Niemiec. Natomiast moja postawa to jest to, co ja o tym sądzę i co mi się na ten temat chce, jakie ja mam przekonanie na ten temat. Czy sądzę, że to jest ciekawe, interesujące, że czegoś się dzięki temu nauczę i że jest dla mnie ekscytujące pracować w tym środowisku, czy raczej jest to dla mnie takie przykra konieczność i jak tylko bym mogła, to bym zwiała gdzie indziej od tego międzynarodowego środowiska. No to myślacie się, że ten drugi rodzaj postawy, o której mówię, nie pomaga w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej. Także kompetencja to wiedza, umiejętności i postawa. To jest takie podsumowanie tego pierwszego punktu. Jakie istnieją modele kompetencji międzykulturowej? Już z samego tego pytania widzicie, że to nie jest tak, jak taka prawda objawiona, że jest ten jedyny słuszny model kompetencji międzykulturowej. Tak naprawdę kompetencja międzykulturowa badana jest przez bardzo różne organizacje, przez różnych badaczy, i jest tych modeli sporo. Kwestia jest taka, który byśmy wybierali dla nas, taki, który jest używalny, łatwo zastosowalny w naszej pracy, w biznesie, który jest przejrzysty i który być może ma jeszcze taki dodatkowy, praktyczny wymiar. Takie modele kompetencji międzykulturowej, które mi się zdają najbardziej przyjazne albo takie najbardziej sensowne, to jest na przykład model profesora Jurgena Boltena, u którego studiowałam kiedyś na Uniwersytecie w Jenie. Tam robiłam magistra w obszarze tej międzykulturowej komunikacji w biznesie. On mówi o tym, że każdy z nas ma różne obszary swojej kompetencji. To może być kompetencja indywidualna, społeczna, techniczna, strategiczna. I kiedy przenosimy się do nowego środowiska, do środowiska, które jest międzynarodowe, wielokulturowe, okazuje się, że żeby te nasze obszary kompetencji dobrze działały, to potrzebujemy takiego smaru, który pozwoli im się rozkręcić w tym międzynarodowym środowisku. I ten smar to jest właśnie ta kompetencja międzykulturowa. I Bolten tam nazywa konkretne elementy tej kompetencji międzykulturowej. Czyli to jest pewien taki koncept związany w ogóle z miejscem pracy i z tym przenoszeniem tego, co umiemy tu i teraz w naszym jednonarodowym środowisku na to, żeby być też skutecznym międzynarodowo. Inny model, który też Wam mogę pobieżnie chociaż omówić, to jest taki model oparty na kompetencjach push i pull. Kompetencje push to byłyby te kompetencje związane z nadawaniem kierunku, z wyznaczaniem celu, z docieraniem do celu, z wytrwałością, pewną taką nieustępliwością, podnoszeniem się po klęskach. To są te kompetencje z grupy push. Natomiast kompetencje z grupy pull związane są z umiejętnością obserwowania, dostosowywania się, elastycznością, adaptacją, zmianą kierunku, wypracowywaniem nowych rozwiązań. To są te kompetencje z grupy pull. I teraz one w pewien sposób równoważone, wzbogacone tym właśnie takim międzynarodowym, międzykulturowym smarem kompetencji międzykulturowej, dają nam ten sukces za granicą. Widzicie, że to z kolei jest takie podejście związane trochę z może rolą menadżera, ale tak naprawdę z rolą każdego z nas. Ten model, o którym ja Wam będę chciała dzisiaj mówić, to jest model pochodzący z badań Ursuli Brinkman. Jest to jedno z najbardziej rzetelnie przeprowadzonych badań kompetencji międzykulturowej, jakie w ogóle znam, dlatego wydaje mi się, że warto go przedstawić, a na dodatek jest sfinalizowany narzędziem diagnostycznym, co w kontekście biznesowym ma bardzo praktyczne przełożenie. Stąd wydaje mi się, że o tym opowiadać będzie dzisiaj sensownie i ciekawie. Zatem model kompetencji międzykulturowej według Ursuli Brinkman
i o nim. Ma cztery takie swoje główne obszary, tak jakbyście narysowali sobie cztery osobne słupki, które można napełniać, podwyższać i obniżać, albo cztery takie kolorowe plamy, z których każda by była nazwą innego obszaru. Pierwszy obszar to jest wrażliwość międzykulturowa. Drugi obszar to komunikacja międzykulturowa. Trzeci to budowanie zaangażowania, a czwarty zarządzanie niepewnością. Czyli już widzicie takie cztery obszary, takie cztery duże główne obszary są wewnątrz tej kompetencji międzykulturowej. To jest taki model, gdzie możemy dość analitycznie patrzeć na to, co tam jeszcze jest wewnątrz tych poszczególnych obszarów. I o tym właśnie Wam będę chciała za chwilkę opowiedzieć. Jak poznacie bebechy, treści tych poszczególnych aspektów kompetencji międzykulturowej, od razu możecie sobie zadać pytanie, w czym ja jestem mocny? Czy to naturalnie jest moją silną stroną? Czy to jest coś, na co dotychczas nie zwracałem uwagi? Albo nie wiem, jak w tym stoję, może sprawdzę. To też jest okej. To jest od razu taka wartość bezpośrednia dla Was podczas słuchania tego podcastu. Być może myślicie o jakichś grupach, z którymi pracujecie, jeżeli pracujecie jako konsultanci, jako HR, być może myślicie sobie o grupach, z jakimi pracujecie, możecie się zastanawiać, które elementy u nich są silne, co u nich dobrze już działa, a które są takie być może kluczowe elementy, które wymagały by podciągnięcia. Po to właśnie warto zajmować się kompetencją międzykulturową, żeby w taki bardziej wycelowany sposób móc pracować rozwojowo z jednostkami, z zespołami, z grupami. I teraz Wam powiem, co jest w środku tych poszczególnych obszarów. Czyli pierwszy obszar to była wrażliwość międzykulturowa. Tam w środku jest świadomość międzykulturowa i uważność na sygnały. To jest w pewnym sensie taki najważniejszy obszar tej kompetencji międzykulturowej w ogóle. Dlatego, że jest w największym stopniu związany z postawą, z tym, jakie ja mam przekonania na temat tych innych kultur, ludzi z innych kultur. Jeżeli moja świadomość kulturowa jest niska, zakładam, że ogólnie ludzie i tak są wszędzie tacy sami, bo i tak pracujemy w biznesie na przykład farmaceutycznym albo w IT czy w jakimś jeszcze innym i nie przesadzajmy z tym, że ludzie tak się znowu tam zachowują różnie, jeśli chodzi o różne kraje, no to znaczy, że ja na początku już odbieram sobie tą możliwość eksplorowania, zainteresowania się, wnikania w przyczyny zachowań innych osób i znajdowania rozwiązań, klucza do tych zachowań innych osób, bo się po prostu tym nie interesuje. Dla mnie i tak wszyscy są tacy sami. Czyli może być tak, że nawet te wyniki tam dalej podczas tych poszczególnych kolejnych aspektów nie są gdzieś tam na samym dole, mogą być nawet wyższe, ale cóż z tego, jeżeli one nie mogą być użyte w tym międzynarodowym kontekście, do tych międzynarodowych i międzykulturowych celów. Stąd ten aspekt świadomości międzykulturowej jest bardzo, bardzo ważny. Jak możecie na niego wpływać? Na bardzo wiele sposobów. Postawa ewoluuje w czasie, czyli możecie na nią wpływać poprzez rozmowy, poprzez waszą komunikację korporacyjną, budowanie pewnej kultury korporacyjnej, organizacyjnej, poprzez to, w jaki sposób prezentujecie pracę w międzynarodowym środowisku, co podkreślacie z tych jej aspektów, o czym się mówi między ludźmi i co z tym dalej robicie, jak jedni mówią na ten temat drugim, na przykład możecie robić różne nagrania, gdzie ludzie pokazują, co ciekawego znaleźli, odkryli w innej kulturze, u kolegów z innej kultury, co do ich sposobu działania i tak dalej. Widziałam też organizacje, gdzie takie rzeczy były bardzo fajnie zrobione i też to możecie robić u siebie. Największy wpływ to jest oczywiście wpływ człowieka do człowieka, czyli jeżeli jesteś menadżerem zespołu i widzisz, że twoi ludzie tak nie bardzo te kwestie te międzykulturowe jakoś w ogóle ich interesują, to ty możesz sprawić poprzez opowiadanie o tym, zadawanie pytań, pokazywanie różnych sytuacji, możesz sprawić, że ludziom tak jak ślimakowi wysuwają się te czułki takie i zaczyna oglądać i wąchać świat, tak samo twoim ludziom mogą się zacząć wysuwać te czułki tej właśnie wrażliwości międzykulturowej. A dodatkowo wrażliwość na sygnały, czyli drugi komponent tej wrażliwości międzykulturowej, uważność na sygnały, to jest taka umiejętność obserwowania
drugiego człowieka, ale też otoczenia tego drugiego człowieka. To mogą być te małe gesty, małe zmiany w wyrazie twarzy, czyli mimika, to mogą być zmiany w tonie głosu, to mogą być wszystkie te subtelne rzeczy, ale czasami nie takie subtelne, one czasami są bardzo wyraźne, tylko jest pytanie, czy ja w ogóle sobie nimi zaprzątam głowę. Bo jeżeli ja zakładam, że mogę zauważyć u drugiego człowieka, że on pokazuje mi coś, na przykład nie wprost, a jest bardzo wiele kultur, gdzie są rzeczy pokazywane nie wprost. Jedna rzecz jest mówiona przez usta i jest w tym komunikacie, który idzie przez słowa, a coś innego mówi mi twarz tej osoby. I wtedy, jeżeli ja mam uważność na sygnały, to zaczynają mi się wtedy obracać trybiki, to jest to słowo, trybiki w głowie i zaczynam się zastanawiać, co ta osoba chce mi przekazać, bo jeśli tego w ogóle nie zauważyłam na początku, no to oczywiście nie ma szansy, żebym zaczęła się próbować domyślać, co ta osoba chce mi przekazać w ten sposób. To jest uważność na sygnały. Czy uważność na sygnały można ćwiczyć? Jak najbardziej tak. Nawet dla osób, które dumne są z tego, że ich umiejętności społeczne czy międzyludzkie są niskie albo prezentują się jako wyjątkowo analityczne, które z tymi soft skillami mają mało wspólnego. Właśnie można w bardzo analityczny sposób też tym pracować. Można zrobić sobie mapę tego, jakiego rodzaju sygnały mogą nam wysyłać inne osoby, co pokazuje się w twarzy, co przez ręce, co przez postawę, co przez głos. Zrobić sobie taką mapę tych rzeczy, czyli brwi uniesione, brwi zmarszczone i tak dalej, co one mogą oznaczać, a następnie ćwiczyć zauważanie tych rzeczy, na przykład w odcięciu od komunikatu werbalnego. Czyli przykładowo, nawet już sobie wyobrażam, macie szkolenie i na tym szkoleniu ćwiczycie jakieś scenki, one muszą być nagrane, a później analizujecie te scenki bez dźwięku. I attention to signals, uważność na sygnały, ćwiczycie poprzez obserwowanie z wyłączonym kanałem tego przekazu werbalnego, głosu. Bardzo łatwe do zrobienia, nie takie łatwe do wytworzenia jako nawyk, ale bardzo dobrze możliwe. Można to także podczas indywidualnych programów rozwojowych rozwijać. To jest obszar międzykulturowej wrażliwości, czyli ten pierwszy duży komponent kompetencji międzykulturowej. Przenosimy się w takim razie do drugiego komponentu kompetencji międzykulturowej, którym jest komunikacja międzykulturowa. Komunikacja, czyli związane jest z tym, że ja mówię, ktoś słucha, ktoś mówi, ja słucham. Cały czas jest ta komunikacja między nami. I właśnie te elementy, takie jak aktywne słuchanie, słuchanie w sposób skupiony na drugiej osobie, słuchanie nie tylko tego, co mówi, ale także tego, co może chcieć dodatkowo mi powiedzieć, co idzie za tym. I umiejętność dostosowywania swojego stylu komunikacji do drugiej osoby, to są właśnie te dwa komponenty kompetencji międzykulturowej, które tutaj mają znaczenie. Wyobraźmy sobie rozmowę między Hiszpanem a Finem. W Hiszpanii mówi się bardzo szybko, tam język jest bardzo dynamiczny, żywy, tam cały czas jest ekspresja, ludzie rozmawiają między sobą, jeden wpada drugiemu w słowo po to, żeby to było cały czas dynamiczne, takie rozmowy i teraz widzicie, że ja sam nawet nie umiem tak szybko mówić jak Hiszpanie, ale mam jakiś tam poziom takiej biegłości, który być może pozwoliłby mi nabrać trochę tempa. W Finlandii jest zupełnie na odwrót. Tam cisza ma duże znaczenie. Ja chcę dobrze zastanowić się, co właściwie mam do powiedzenia, żeby użyć właściwych słów do nazwania właściwej rzeczy. Język fiński jest jednym z takich języków, gdzie jest najwięcej ciszy w ogóle pomiędzy słowami. Jeden z takich bardzo sławnych przypadków w radio jest związany z taką sytuacją, kiedy ktoś było zadane mu pytanie i on, wyobraźcie sobie, minutę milczał, zanim udzielił odpowiedzi. Szukał tych właściwych słów. Teraz minęło może 7 sekund. Wyobraźcie sobie, ile trwała minuta na antenie radiowej. No i w Hiszpanii oczywiście by to nie przeszło.
Teraz jak sobie rozmawia Hiszpan z Finem, to chodzi o to, żeby jeden i drugi potrafili zbliżyć się jakoś do siebie, jeżeli chodzi o ten swój styl komunikowania się. Tutaj mówimy akurat wyłącznie o tempie, być może intonacji wypowiedzi. Ale styl komunikowania się to też może być na przykład, jakich słów często używa druga osoba. I ja wtedy mogę je podłapać i też używać. Wtedy jakoś tak zaczynamy nagle mówić wspólnym językiem. Albo czy bardziej mówimy o zadaniach, czy bardziej o osobach. Jakoś tak, żeby to lepiej wchodziło nam razem do głowy. To jest dostosowywanie swojego stylu komunikacyjnego. Czasami dostaję takie pytanie, taką może nawet zarzut, a ja nie chcę stawać się kimś innym teraz, żeby próbować udawać, że mam tą kompetencję międzykulturową. I ja o to też nie proszę. W ogóle to nie jest cel tego elementu kompetencji międzykulturowej, ani żadnego innego, wyjaśnię od razu. Tutaj chodzi o to, żebyśmy nauczyli się mieć więcej kart w ręku, żebyśmy nie tylko potrafili zachowywać się w ten jeden sposób, używając tych jednego rodzaju słów, tylko żebyśmy mogli raz trochę powiedzieć coś głośniej, raz ciszej, raz szybciej, raz wolniej, raz używając tych słów, a raz używając innych słów. To jest właśnie budowanie takiej naszej elastyczności porozumiewania się. I to jest ten obszar komunikacji międzykulturowej. Teraz jakbym miała powiedzieć, jak to można ćwiczyć. Aktywne słuchanie tak naprawdę jest to jeden z podstawowych elementów wszystkich takich kursów na w ogóle komunikację w biznesie, efektywną komunikację, czyli skupienie się na drugiej stronie, wychwytywanie dodatkowej informacji. Najczęściej to jest ćwiczone w scenkach, gdzie przykładowo dwie osoby rozmawiają, trzecia obserwuje, dają sobie nawzajem feedback, później jest zmiana rozmawiających partnerów i tak dalej. Aktywne słuchanie, gdzie rozwijamy określone elementy tego aktywnego słuchania. Dostosowywanie stylu komunikacji to jest też coś, co wytwarzamy cały czas na bieżąco, ale patrzcie, najpierw musimy w ogóle chcieć interesować się tym, że w różnych kulturach są różne style komunikacji. Później musimy nauczyć się wyłapać, że o kurczę, ale on szybko mówi i to musi dojść do naszych szarych komórek, do naszej świadomości i dopiero potem dostosować swój styl komunikacyjny. Także teraz rozumiecie, dlaczego, jak mówiłam Wam o tej wrażliwości międzykulturowej, tym pierwszym komponencie kompetencji międzykulturowej, to mówiłam, że on jest taki ważny, bo on jest w ogóle tymi drzwiami do tych wszystkich innych elementów kompetencji międzykulturowej. Trzeci duży obszar kompetencji międzykulturowej to jest budowanie zaangażowania. Możecie być zdziwieni, bo wydaje się, że to jest taki bardzo menadżerski obszar, ale niekoniecznie musi to być domena tylko menadżerów. Kiedy pracujesz w międzynarodowym projekcie z kolegą z innego kraju, także macie jakieś zadania do wykonania, albo wspólnie, albo dzielicie się pracą, ty zrobisz to, kolega zrobi tamto. Czy kolega rzeczywiście zrobi tamto, czy zrobi to w terminie, czy zrobi to w sposób, na jaki się umówiliście, to jest właśnie to budowanie zaangażowania. Te rzeczy, wokół których się kręcimy, to jest budowanie relacji i łączenie interesów różnych stron. Budowanie relacji to znaczy, że pracuje ze sobą nie Polak z Hiszpanem, ale pracują ze sobą Mariusz i Martina na przykład, czyli pracują ze sobą dwie konkretne osoby, które mogą się po prostu polubić albo mogą zainteresować się sobą nawzajem, mogą coś o sobie wiedzieć, mogą szanować się za coś. To mogą być ludzie, którzy po prostu czują, że pracują razem ze sobą, a nie jakieś tam jak z botem rozmowa. To jest to umiejętność budowania relacji. Drugi taki aspekt tego obszaru budowania zaangażowania to jest łączenie interesów różnych stron. No ja uważam, że to jest prawdziwa sztuka, bo najpierw musicie być w stanie dowiedzieć się, jakie są te interesy różnych stron, albo przeczuć to, domyślić się, a później wypracować rozwiązanie, które łączy interesy różnych stron. Bo jeżeli będziecie umieli to zrobić, to też będziecie umieli ludzi wciągnąć w to wspólne działanie, wciągnąć w to, żeby oni dostarczali robotę na czas, to żeby to zaangażowanie było na odpowiednim poziomie. I od razu wyjaśniam, że po angielsku chodzi tutaj o słowo commitment, czyli takie, kiedy ja rzeczywiście dopinam rzeczy, kiedy przynoszę rezultaty. Nie chodzi mi o entuzjazm wokół wykonywanych działań, tylko chodzi mi właśnie o dopinanie, tak zwane dowożenie rzeczy. I wreszcie ostatni obszar kompetencji międzykulturowej to jest otwartość na kompleksowość międzykulturową i umiejętność
eksplorowania nowych podejść. Oba te aspekty łączą się w obszar zarządzania niepewnością. Choćbyście stanęli na głowie i stali się ekspertami od komunikacji międzykulturowej, i tak nie znajdziecie klucza na każdą sytuację. W relacjach międzyludzkich jest tak, że nigdy do końca nie wiecie, tak na 100%, jaka jest intencja, potrzeba, interes drugiej strony, co wam naprawdę ta osoba chce powiedzieć albo czego wam nie chce powiedzieć, a tymczasem wy w waszej pracy, w waszym życiu, w międzynarodowym otoczeniu potrzebujecie odnosić sukcesy, potrzebujecie czuć, że poruszacie się, że idziecie do przodu, że wasze działania przynoszą skutki, że macie wpływ na to, co się dzieje. Także to jest zupełnie normalne. I teraz umiejętność zaakceptowania tego, że ja stąpam po niepewnym lodzie i ponoszę pewne ryzyko podejmowania jakichś działań i nie wiem do końca, jaki będzie efekt, to jest właśnie ten element zarządzania niepewnością. Interesowania się tym, że może być jeszcze inaczej niż ja to myślałem do tej pory, i zaciekawiania się tym, a jak to się robi u was, a jak to moglibyśmy zrobić, gdybyśmy chcieli połączyć te nasze potrzeby i podejścia. I tu sięgamy do tego łączenia interesów różnych stron. Jak to budować? Wydaje mi się, że tutaj też jest bardzo duży element postawy, ale także taki element zobaczenia możliwości w tym, co się dzieje. Być może osoby otwarte na nowe doświadczenia, tolerujące większy poziom ryzyka, będą lepiej wypadać w tym obszarze, ale także każdy z nas ma możliwość budowania swojego nastawienia do tych właśnie pól. No i teraz słuchajcie, macie omówiony ten model kompetencji międzykulturowej, dosyć tak krok po kroku, czyli mówiliśmy sobie dla powtórki, powiem wam teraz nazwę każdego obszaru i jego składowe. Pierwszy obszar, wrażliwość międzykulturowa, na nią składa się świadomość kulturowa i uważność na sygnały. Drugi obszar, komunikacja międzykulturowa, na nią składa się aktywne słuchanie i umiejętność dopasowania stylu komunikacyjnego. Trzeci obszar, budowanie zaangażowania, to jest budowanie relacji i łączenie interesów różnych stron. I czwarty obszar, zarządzanie niepewnością, to jest otwartość na kompleksowość międzykulturową i eksplorowanie nowych podejść. Teraz widzicie, jak składa się ten cały model. Każdy model kompetencji międzykulturowej to jest narzędzie rozwojowe, czyli to w ogóle rozmowa o kompetencji międzykulturowej to nie jest tak jak rozmowa na przykład o intro i ekstrawersji, że ty jesteś taki, koniec, kropka, załatwione. Kompetencja międzykulturowa to jest coś, nad czym każdy z nas może cały czas pracować, czyli nawet jeżeli sobie zrobimy teraz diagnozę swojego poziomu kompetencji międzykulturowej, będziemy wiedzieli, o tutaj jest świetnie, a tutaj jest gorzej. To nie oznacza, że to już jest nasze narzędzie, jakby taki wyrok na życie. Wręcz przeciwnie, to oznacza, że teraz wyposażeni w tą wiedzę na temat tego, co u nas działa lepiej, a co słabiej, możemy teraz zacząć nad tym pracować. Bardzo, bardzo ważna jest motywacja. Ja widziałam przypadki osób, które na wyjściu, w momencie diagnozy miały bardzo podobne poziomy kompetencji międzykulturowej, ale miały zupełnie różne poziomy motywacji albo do tego międzynarodowego projektu, na który właśnie się szykowały do wyjazdu, albo w ogóle do pracy w tym międzynarodowym środowisku. I teraz osoba, która była może nawet bardziej junior, była młodsza, ale była bardziej zainteresowana aktywnym rozwijaniem się w tym obszarze, znacznie szybciej podciągnęła swój poziom kompetencji międzykulturowej niż inna, która miała może więcej lat doświadczenia, ale była też taka mało zainteresowana tym, żeby nad tym obszarem pracować. No zgadnijcie, która w efekcie miała lepsze sukcesy na projekcie za granicą. Oczywiście była to osoba, która bardziej dynamicznie pracowała nad rozwojem swojej kompetencji międzykulturowej. Czyli jeszcze raz powtarzam, to nie jest narzędzie diagnostyczne w sensie określenia jakiegoś profilu, tylko to jest narzędzie rozwojowe, gdzie sprawdzamy, jak to u ciebie wygląda teraz. To jest tak jak takie sprawdzenie stanu bieżącego przed rozpoczęciem treningu na siłowni, które muskuły masz już rozwinięte i są bardzo silne, sprawne, sprężyste, a gdzie jest u ciebie słabiej i na przykład rośnie ci brzuszek. W takim razie trzeba będzie się tymi mięśniami zająć, żeby nadgoniły resztę sylwetki.
Tak, to mniej więcej wygląda. I później w zależności od treningu możecie poszczególne grupy mięśni, czyli poszczególne aspekty kompetencji międzykulturowej rozwijać. Jak zmierzyć kompetencję międzykulturową? Jest kilka narzędzi do pomiaru kompetencji międzykulturowej. Ja pracuję najczęściej z narzędziem, które się nazywa Intercultural Readiness Check, czyli gotowość do międzynarodowej pracy, Intercultural Readiness Check. Wydaje mi się, że jego strona internetowa może jest IRC-Center, ale może to być adres strony dla nas, dla konsultantów. Mogę później zobaczyć, jak dokładnie brzmi ten adres. I to jest właśnie narzędzie, które daje możliwość określenia, jak tam kto stoi w tym swoim poziomie kompetencji międzykulturowej. Kiedy warto robić taką diagnozę? Bardzo dobry moment do zrobienia tej diagnozy to jest rozpoczęcie pracy w nowym środowisku, w nowym projekcie lub w międzynarodowym otoczeniu na nowo. Czyli przykładowo ktoś wyjeżdża za granicę, szykuje się do wyjazdu na przykład na 2 lata po to, żeby objąć fabrykę w innym kraju. Jest to odmienna kultura, wiadomo, że przykładowo Meksyk to zupełnie coś innego niż Polska. Tam wiele rzeczy będzie zależało od poziomu kompetencji międzykulturowej tego człowieka. Warto zmierzyć ten poziom kompetencji międzykulturowej na wyjściu i dać podpowiedzi, w czym jesteś mocny, na czym bazuj, co ci będzie niosło do przodu w twoich międzynarodowych rozmowach, w całym twoim przyszłym życiu przez najbliższe 2 lata co najmniej, a na co uważaj, jak rozwijaj, żeby cię to nie hamowało, żeby ci to nie burzyło szyków, żeby ci to nie przeszkadzało w osiąganiu twojej skuteczności za granicą. No i z tego oczywiście plan rozwojowy można cały zrobić, indywidualny dla danej osoby. Tu mówię o takim indywidualnym przypadku, kiedy ktoś wyjeżdża na taki konkretny assignment, projekt. Czasami też, kiedy ktoś szykuje się do prowadzenia projektu w swoim otoczeniu korporacyjnym, ale na przykład będzie zwiększona kompleksowość kulturowa albo zwiększone znaczenie tego projektu. Przykładowo dotychczas prowadził projekty średniej skali, a teraz będzie prowadził projekt strategiczny. Zanim tej osobie powierzymy tak dużą odpowiedzialność, ciężar też tego projektu i ciężar odpowiedzialności za wyniki tego projektu na poziomie strategicznym, pomóżmy, wyposażmy go albo ją w wiedzę na temat swojej kompetencji międzykulturowej, żeby ta osoba wiedziała, które rzeczy będą jej pomagać i na nich mogła bazować, a które rzeczy potrzebuje poprawić, żeby nie było klapy. Czasami można też takie narzędzie używać do rozmowy rozwojowej z osobami w różnych rolach. Przykładowo, jeżeli ktoś pracuje jako sprzedawca kluczowych produktów waszej firmy i sprzedaje bardzo międzynarodowo, warto taką osobę bez jakiejś konkretnej okazji, czy potrzeby, czy projektu wyposażyć w wiedzę na temat swojej kompetencji międzykulturowej po to, żeby mogła w przyszłości swoją rolę realizować na jeszcze lepszym poziomie z wyczuciem tych elementów kompetencji międzykulturowej, które są ok, które są przeciętne i te, które wymagają poprawy. Co daje taki pomiar? O tym już mówiliśmy, czyli wyposaża nas do tego, żeby pracować nad sobą i żeby stać się w większym stopniu aktywnymi uczestnikami tych sytuacji międzynarodowych, żeby one nam się nie zdarzały, tylko żebyśmy my je współtworzyli. I tego wam i nam wszystkim życzę. Trzymam kciuki za sukcesy waszych międzynarodowych projektów. Linki, o których dzisiaj mówiłam, postaram się wam podać w notatkach do tego podcastu. Mam nadzieję, że takie nagranie moje własne też wam dało wartość, że czerpiecie z niego przyjemność, zainteresowanie. Jeśli wysłuchaliście do tego punktu, to znaczy, że nie jest źle, kibicujcie mi. No i możecie dać też wasze potrzeby, pomysły, powiedziałabym, mi pomysłów nie brakuje, ale zasygnalizować wasze potrzeby, o czym widzielibyście bardzo dużą potrzebę rozmawiania w następnych odcinkach. Do usłyszenia. Pozdrawiam was.